Rozmowa niezależna Jacek Sobola, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Pietrzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, dlaczego pan przyszedł z gitarą? Żeby zaśpiewać coś, proszę pana, zdziwi pan się. A to bardzo proszę. Ale zaśpiewam jeszcze dwa słowa wstępu powiem, ponieważ to jest piosenka przygotowywana dopiero na premierę nową Kabaretu pod Egidą. 45 sezon mamy Kabaretu pod Egidą. No i los nas rzucił, los sprawił, że musieliśmy zmienić lokal. Z poprzedniego nas wyrzucono i teraz zaczynamy ten sezon w Kafe Mozaika, ulica Puławska 53, bardzo zachęcam, 16 lutego. Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw piosenka. Proszę. Tylko ja się trochę tłumaczę, że ja to przygotowuję z kartki, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej, jaka będzie temperatura emocjonalna i powiedzmy sfera tematyczna w tym programie. Także przepraszam, że to jest takie wstępne pierwsze wykonanie. Każdy kręci się w kieracie, tyra kombinuje. Szuja robi co w tym czasie, szuja wtedy szuje. Tych na tamtych, onych na tych, byle puścić z froda. Sprowokować, obsobaczyć, błotem obsmarować. I szuja, 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 atmosferę truje. Niższy klimat puszcza gazy i manipuluje. Polskę drażni ją i wkurza, olewa Polaków. Zapatrzona na mamonę, na Moskwę i Zachód. Bój się kraju mój, truje nas, rój, szuj. Strzeż się kraju mój, rządzi tu rój, szuj. Rząd kryzysem finansowym mocno się frasuje. Trzeszczą mózgi resortowe, Wicek też główkuje. Wszystko by pochwały godne było i zachwytu, gdyby nam szubrawcy podli nie wciskali kitu. I szuja, 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 atmosferę truje. Pluje, warczy, judzi, harczy, błotem atakuje. Przyzwoitych ludzi gnoi, zaprzedana gnida. Po gazecie ją poznacie, po ekranach widać. Strzeż się kraju mój, truje nas rój, szuj. Bój się kraju mój, kręci się rój, szuj. Liczne radia i gazety, celebrytów tłumek. Melepety i kobiety, między nimi szuje. Podsuwają czarny PR i fałszywe wieści. Kogo skopać, komu przylać, a kogo dopieścić. I szuja, 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 atmosferę truje. Niszczy klimat, pusta gazy, kłamie, oszukuje. Z tego żyje, kasę robi, od dawnych lat paru. Że idiotów robi z ludzi, w konia robi naród. Strzeż się kraju mój, rządzi tu rój, szuj. Bój się kraju mój, kręci się rój, szuj. Strzeż się kraju mój, niszczy nas rój, szuj. Brawo panie Janku, bardzo pięknie dziękuję. Woda dla pana, ale kartkę wezmę, dobrze? Mogę? Dlaczego? A, zaraz panu powiem. Zaraz panu powiem, ale najpierw chciałbym o tej zmianie siedziby, bo to jest siedziby jak siedziby. To jest tak, że 45 lat Kabaretu pod Egidą. Wy zmieniacie te miejsca, w których was można obejrzeć. To nie my. Ono zmienia. Ono zmienia? Nie, no właśnie, coś się musiało stać. Dlaczego? No przed wyborami we wrześniu tam właściciele lokalu powiedzieli, że przed wyborami tak nie wypada, żeby grać, bo jeszcze możemy na wynik wyborów wpłynąć przypadkiem. Aha. Więc to mieli taki argument, a po wyborach, no panie Janku, pan sam rozumie, no. Bo oni tak się wahali, zależy kto wygra, to ewentualnie by nas tam zostawili, ale ponieważ wygrali ci, co wygrali, to jednak pan rozumie, mamy tu pewne naciski. Nie, ale zaraz, bo to w ciągu tych 45 lat, to tych zmian było, jak powiem, że koło bardzo setki. Dużo. Nie, bez przesady, ale 20 kilka adresów na mieście mieliśmy. W samej Warszawie? A, mówię o Warszawie, bo to jest dla nas jakby takie miejsce podstawowe. A obcokrajowcowi jakby to chcieć wytłumaczyć, to co bym trzeba było powiedzieć? Ale w ogóle Polska jest trudno wytłumaczyć obcokrajowcom. Są takie zaszłości, są takie mechanizmy, są takie tradycje. Może tak jakbyście specjalnie zmieniali te lokalizacje? No tak. Nasi przeciwnicy mówią, że nas wyrzucili, ale to są prywatne lokale, to ja nie mam pretensji. No właściciel jest właściciel, zainwestował, chce zarabiać. Skoro ma naciski, no to nas wyrzuca. Dobrze, czyli teraz 16 lutego tak. Kawiarnia Mozaika przy tak ulicy Puławskiej, tak numer lokalu 53. Gdzie kupić bilety? Tam na miejscu.
Tam na miejscu w kawiarni Puławska, tak. 53, tak, kawiarnia Mozaika. Ale jeszcze chcę dodać do tych lokali, bo wie pan, ja był taki moment, że w domach kultury próbowałem grać, no bo w końcu domy kultury są w mieście, ja też na to płacę podatki, no tam występują różni ludzie. Dlaczego ja mam nie występować w domach kultury? No właśnie dlaczego? W czterech domach kultury występowałem i po każdym sezonie wyrzucano mój kabaret, ale nie tylko mój kabaret, dyrektora też. Także zmieniłem dyrektorów czterech domów kultury, w związku z tym zrezygnowałem z domów kultury, żeby krzywdy ludziom nie robić i przeszedłem do prywatnych restauracji. My tak sobie o tym rozmawiamy, a tam w Ministerstwie Kultury i Sztuki może być taki facet z telefonem, który mówi, słuchajcie, rzućcie tam Pietrzaka, namówcie, żeby przyjechał do tego domu kultury i tu zaraz wymienimy, będzie zamiast Zbyszka Kazik na przykład. Dobrze, panie Janku, ja chciałem z panem poważnie porozmawiać, mam w ręku ten tekst. Ja czytam Gazetę Wyborczą, proszę sobie wyobrazić, oglądam TVN, słucham Radio Tok FM i mnie się to, co pan robi, nie zgadza. Na przykład, pisze pan tutaj, każdy kręci się w kieracie, tyra kombinuje, rzeczywiście, naród mamy tak. pracowity. Tak. Szuja robi co w tym czasie, Szuja wtedy szczuje. Proszę pana, kogo pan ma na myśli? No właśnie Szuję. Potęga satyryz, potęga ale którą, takiej, którą dokładnie, takiej piosenki polega na tym, potęga i umiejętność, żeby tego nie definiować tak wprost, żeby sobie każdy podstawił swoją szuję, którą przyuważył, wie pan, ja nie muszę wszystkiego kawa na ławę wykładać, ja mówię o pewnym zjawisku w tej piosence, o pewnym mechanizmie, który w Polsce istnieje, że nie dają nam żyć szuje po prostu. Proszę zwrócić uwagę, że pan sobie sam zaprzecza, bo na przykład pisze tak. pan całkiem poważnie. Jestem niekonsekwentny. Rząd, jest pan niekonsekwentny. Rząd kryzysem finansowym mocno się frasuje i to widzimy. Tak. Nam to pokazują. Pan premier, znaczy generalnie w ogóle z tych przekazów Wyborcza TVN, Tok FM i tak dalej, to wynika, że my mamy najlepszy rząd w historii. No i tak, z tym się tak. pan zgadza. Tak. A no a premier to już jest w ogóle nie, wyjątkowy. Nie, no wyjątkowy. Tak. I sam pan przyznaje, że jest zafrasowany rząd tym tak. kryzysem, chociaż z tego, co oni mówią, to kryzysu nie ma. No właśnie, bo są sprzeczności w tym przekazie. Czyli sprzeczności, pana sprzeczności wpływają na to, że oni potem muszą też sprzecznie. Tak, niszczy tak. klimat i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, że na Moskwę patrzy i na Zachód. No i dobrze, że tak jest, dlatego że my jesteśmy dobrze. W takim położeniu geograficznym. Czy panu w tym ale wieku jeszcze trzeba zdanie jest olewa Polaków. Olewa Polaków, niszczy Polskę. Szuja. Nie chciałam do tego nawiązywać. No właśnie, ale wie pan, no to trzeba czytać dokładnie, że nie tylko to, tylko jak wyglądały te rozmowy z cenzorami? Tak mniej więcej jak tutaj sobie próbujemy przypomnieć? Czy... Ale kiedy? W czasach PRL-u? No w czasach PRL-u. No jak wyglądały? No to były rozmowy na dwa rodzaje, w zależności jaki był cenzor. Jak do niego można było dotrzeć. Byli cenzorzy zasadniczy, tacy, że co wy tutaj podważacie podstawy tam i tego, a byli tacy, no panie Janku, pan rozumie. Czyli ja jestem teraz ten drugi model, ta druga wersja, że panie pan Janku, pan rozumie, to pan próbuje tego, tak? Ale to nie cofajmy się do PRL-u, nasza wesoła Rzeczpospolita trzecia, już w końcu 20 parę lat uprawiamy satyrę w tym ustroju nowym, więc to już jest się na czym oprzeć. No teraz jest o tyle gorzej, że nie ma tego urzędu cenzury wyraźnego i że teraz cenzura jest w mediach, proszę pana, poza naszą tutaj telewizją. Czy pan się zgadza z taką tezą, że ta różnica, jaka jest pomiędzy tą sytuacją, znaczy jest ich wiele, pomiędzy tą sytuacją, jaka była w latach 80., a tym, co nam teraz zapewnia miłościwie panująca partia, polega między innymi na tym, że media są w dalszym ciągu, to jest część tej władzy. Tak. Tylko, że oni to sprytniej robią? Tak. Bardziej fałszują. Widzi pan, w PRL-u to było czytelne i dla narodu było czytelne. Mhm. Oni i my. I media, i cały aparat był propagandą komunistyczną. Wszystko było ich, a my byliśmy tu. I to był czytelny podział, klarowny. Natomiast teraz jest bardziej zafałszowany. No to jest fajne towarzystwo. Bo teraz udajemy demokrację. Demokracja jest fasadowa w Polsce. Przecież tu trudno mówić o jakiejkolwiek demokracji. Trudno mówić o jakiejś wolności słowa. Jaka wolność słowa? Wolność słowa ma Niesiołowski, który może wyjść codziennie i pluć, rzucać najgorsze wyrazy. Dla niego wolność słowa jest. Dla mnie nie ma. A ja nie mogę prostej piosenki zaśpiewać. No mówię, że tal. Na przykład śpiewam piosenki piękne, neutralne, nie satyryczne. O sierpniu na przykład.
taka piosenka nie może się pojawić w polskiej telewizji. Żeby Polska była Polską, przypomniano teraz w gazecie jakiejś, że była 30. rocznica programu słynnego prezydenta Reagana, Let Poland be Poland. Przez 22 lata wolnej Polski nikt tego programu w telewizji nie puścił. A przecież można go puścić, skoro nie można było w 1982 roku, bo był komunizm, to dlaczego w wolnej Polsce nie puszczono programu, który TVP, popierał Polskę? W TVP Historia puścili, taki kanał tak, jest. Tak, ja wiem. To teraz właśnie ktoś mi powiedział, że tam puszczono, to jest taki kanał niszowy, ja tam zresztą wywiady przeprowadzałem 23 lata temu, bardzo miły kanał, no ale powiedzmy szczerze, to jest niszowy, bardzo ograniczony ma wpływ. Natomiast dlaczego w głównym programie telewizji nie można było przypomnieć tego wielkiego, niezwykłego wydarzenia, jakim był program prezydenta Reagana? Ale to pan mnie pyta, dlaczego ja mam panu nie, ja tylko panu argumentuję, no, na czym polega fałszerstwo obecne, nie, że niby jest wolność, prawda? Mm. Ale nie ma jej, dla mnie jej nie ma. Ja jestem w dalszym ciągu zniewolony, a mordę zaklejoną, prawda? Przepraszam bardzo, takie pojęcie jak na przykład patriotyzm. U pana w programie, i ja to pamiętam, proszę wybaczyć, ale na przestrzeni tych 45 lat co najmniej 20 jest moje. U pana w programie patriotyzm przeplatał się razem z tym śmiechem, z tymi żartami. I tak jest w dalszym ciągu. To się, panie Janie, nie zmieniło. Ja bym powiedział nawet, że w tej chwili tego patriotyzmu jest więcej niż kiedyś. Dlaczego? Dlatego, że mam takie poglądy, wie pan, no, każdy artysta, przepraszam za takie szumne określenie, ma jakiś powód, dla którego wychodzi na scenę, prawda? Jakiś powód chce mieć. Otóż 90% w mojej ocenie kolegów artystów ma taki powód, że jestem ładny, że umiem się na pamięć wiersza nauczyć i że ciocia mi powiedziała, że pięknie śpiewam. Ja mam inny powód. Ja mam powód, że chcę coś powiedzieć, istotnego. Także w moim kabarecie główne kłótnie z kolegami przez wiele lat polegały na tym, żeby nie było tekstów miałkich, jałowych, żeby nie było czystych tam takich o niczym. Nawet czasami dobrych kawałków, przecież piszę je czasami o niczym, też można coś dobrego napisać, prawda? Ja zawsze walczyłem o to z kolegami, czasami głośne awantury były, że ja nie chcę tekstu, że jest dobry, że zrymowany, że ładny, co mnie to obchodzi? U nas musi być o czymś, o sprawach ważnych, ponieważ motywacją do tej pracy dla mnie jest załatwanie istotnych spraw. Jedną z najistotniejszych polskich spraw jest polski patriotyzm, który doprowadził 30 lat temu do zwycięstwa Solidarności, a teraz ma poważne kłopoty, bo jest spychany do kąta jako, prawda, niepasujący do Unii Europejskiej. Znaczy, jest taka teza, funkcjonuje w tej publicznej przestrzeni, że albo europejskość, albo polskość. Otóż nie ma albo-albo. To się jedno z drugim nie wyklucza. To się wręcz przeciwnie bardzo dobrze godzi. A żona przyjaciela... Tylko trzeba mieć wysoki iloraz inteligencji, większy niż w gazecie wiadomej, o. Bo o, dla nich, prawda, przyjęcie, że i to jest ważne, nie istnieje. Oni tylko, prawda, europejską... Nie, nie, no. A jak ktoś śpiewa, że Polska ma Polską, to już walczy z Europą i dlatego trzeba sprowadzać faszystów z Niemiec, żeby nam przetrącili, żeby nam zniszczyli święto niepodległości. Żona przyjaciele, nie mówili panu, że... Mógłbyś tak raz coś na tę opozycję napisać, powiedzieć, zaśpiewać? Wszystkim by się nam żyło lepiej. Ja na Millera teraz mam coś i na Palikota, także na opozycję mam. Pan jest niereformowalny. Nie, proszę pana, ja mam swoje poglądy, które wszyscy znają, że ja z Księżyca nie spadłem. Dlaczego ja mam wbrew swoim poglądom coś robić? Ja kocham swój kraj. I to mnie inspiruje do pisania rzeczy i do tego, żebym się czuł młodo, chociaż mam blisko 100 lat, bo jest coś do zrobienia w Polsce. Mnie to interesuje. Ja się tym pasjonuję. Dla mnie to jest ciekawa praca. Motywację mam codziennie od rana do wieczora, ale pod jednym warunkiem, że będę mówił swoje niekłamane poglądy. Od innych tematów są inni. Całe telewizory są pełne ludzi, którzy mają kompletnie inne poglądy. Jeszcze kabaretem się nazywają, chociaż się wygłupiają, przebierają za baby, podstawiają nogi, prawda? Ja mam swoje poglądy i o to walczę. Każdy ma prawo. Wolność słowa mnie też przysługuje. Mimo, choćby miał najbardziej ekstremalne te poglądy, choćby czasami był głupi, choć czasami bym robił błędy, to mam prawo do swoich poglądów. One w mojej twórczości funkcjonują, a dlatego mam siłę, żeby to robić, bo inaczej nie wiem, jakbym musiał kłamać. Do łez mnie pan doprowadził ostatnio, cytując to, co można na temat pana skromnej osoby w IPN-ie znaleźć. Tak. Pan to cytuje, przepraszam bardzo, jeden do jednego, to nie jest, to jest tak, jak to było napisane, tak? Naturalnie, no, na tym polega. To jest nieprawdopodobne. Dlaczego?
To jest w książce mojej, jak obaliłem komunę. Jest trochę tych papierów z lat 70. 80., bo wtedy te sprawy obiektowe były prowadzone, dwie na mój temat. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy trudziło się od początku lat 70., żeby mnie łapać za słowa. No ale wie pan, ja mam potężne teraz kwity, że to ja obaliłem komunę, bo tam jest napisane expressis verbis, że po prostu niszczę podstawy ustroju, że sojusze godzę, że Breżniewa się śmieje i tak dalej. Znaczy od wtedy pan niszczy podstawy ustroju, cały czas pan niszczy. Tak. Teraz też pan niszczy. Teraz też niszczy podstawy tego ustroju, co jest teraz, bo szuje rządzą Polską. I dlatego ja chciałem państwu powiedzieć, śpieszcie się oglądać Pietrzaka na Puławskiej w kawiarni Mozaika, bo nie wiadomo, czy następny adres nie będzie gdzieś nie wiadomo gdzie. No nie, wie pan, jakoś... Prawdę mówiąc, się już przystosowałem do tego, że jestem ciągle wyrzucany, że jestem wywrotowym elementem, więc sobie to trochę lekceważę. Trudno mi się już tak tym przejmować. To po prostu uważam jako no, taki nawyk moich oponentów, którzy starają się mnie zniszczyć. Ale generalnie, wie pan, nie mogę narzekać. No, 45 lat kabaretu, a ja sam już 52 lata bodajże występuję. Daj Boże każdemu. Przy takich przeciwnościach. Przede wszystkim dla nas prosimy o jak najdłużej. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Zapraszamy państwa 16 lutego, kawiarnia Mozaika, ulica Puławska 53. Tak, bilety do nabycia na miejscu w kawiarni. I to nie będą moi wspaniali koledzy, jeszcze muszę dodać. Marcin Wolski, Ryszard Makowski, Paweł Łużewski, Stanisław Klawę i czasami Ewa Dałkowska, jeżeli będzie w Warszawie, bo ona teraz dużo gra po Polsce, jeździ z teatrem objazdowym. Ale jak jest, to również występuje z nami. Bardzo gorąco zapraszam. Właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest spotkanie z samym Janem Pietrzakiem, chociaż na niego zawsze warto pójść. Też, tak. Kłaniamy się. Dziękuję.